Cześć, jestem Dorota. Julka. No, taka sytuacja. Chciałam zobaczyć twoją kuchnię. Zapraszam. Dziewczyny, się drewnem obłożyłyście mocno. Tutaj idę powolutku. Oddychaj. No tak, to jest nasze właśnie serce, tak? Naszego domku. To jest serce waszego domu? On agonię przechodzi. To stare serce jest bardzo. Ta bazeria. No. Była modna. Wiem, że była modna, to tylko zastanawiam mnie zawsze, dlaczego ludzie tak bardzo zmniejszali sobie już małe mieszkanka. Tutaj macie tyle no rzeczy. No jest, faktycznie. Kolekcja zbędnych przedmiotów jest imponująca. Kto jest zbieraczem? Kto jest zbieraczem? Babcia. Kto ostatnio używał tych przypraw, które tam wiszą? No, nie są używane. To na pewno nie ja, 15 lat żyję. To po co one tam wiszą? Bo ciężko wyrzucić. Czasem je myję. Tak. Jesteście wszystkie trzy gotujące. Tak. No. Specjalizacje jakie? Cukiernictwo ja. Ty jesteś cukiernictwo, tak. Babcia? Ja po trochu wszystkiego. Tradycja. I zupy, i obiady, i całą kuchnię. Smakosz. Smakosz! Tak, babcia jest moim szefem kuchni, a mama krytykiem kulinarnym. Jesteśmy szalonymi wariatkami, trzema wariatkami. Trzy pokolenia łączą tą taką siłę optymizmu w naszym domu. W kuchni rządzi zdecydowanie babcia, ponieważ to jest nasza głowa rodziny, jest najstarsza. W sumie to ona we mnie wpoiła tą kuchenną miłość, można tak powiedzieć. Ona była mała, tam ja ze 3 latka dawała mi tą miskę i mówię, teraz ty babci pomagasz. To spowodowało, że ona taką smykałkę ma do tego i bardzo dobrze jej to wszystko wychodzi. No my jesteśmy silne w buzi, silne jakby w rozmowach, w podejmowaniu decyzji. No silne jesteśmy życiowo. Na pewno wielka miłość nas łączy, prawda? Zrozumienie. Ja dla nich, a one dla mnie, to się na każdym kroku czuję, że jesteśmy oddane dla siebie.